Chcieliśmy, żeby na tej płycie wszystko wyglądało inaczej. Poprzedni album nagrywaliśmy w Ameryce z bardzo liczącym się w branży producentem. Towarzyszyła temu spora presja. Można więc powiedzieć, że chcieliśmy wrócić do korzeni. Zależało nam na tym, żeby wszystko odbyło się w kameralnym otoczeniu i bez zbędnych komplikacji. Wróciliśmy do naszej starej sali prób. Wszystkie utwory powstały w ciągu zaledwie kilku miesięcy, a potem od razu weszliśmy do studia. Przez cały czas mieliśmy poczucie, że uczestniczymy w czymś świeżym, spontanicznym. Wydaje mi się, że ten album bardzo dobrze to oddaje. Well, I think it's the philosophy of the album could be that just it's. Przesłanie tej płyty można streścić w następujący sposób. Fajnie jest być wolnym i robić wszystko, co chcesz, decydować o wszystkim i nie przejmować się za nadto oczekiwaniami ludzi w stosunku do ciebie. Był taki moment, kiedy mnóstwo osób spoza zespołu dawało nam rady. Producenci, producenci wykonawczy, ludzie z wytwórni. Wszyscy mówili nam, zróbcie to, zróbcie tamto. Czuliśmy, że sprawy trochę wymykają się nam spod kontroli. To było jakieś 5 lat temu. Chcieliśmy to zmienić i odzyskać tę kontrolę i znów skoncentrować się przede wszystkim na komponowaniu, co jest przecież rzeczą najważniejszą, a także na tym, by grać dobre koncerty. Dziś czujemy, że wróciliśmy na właściwy tor. Wykonujemy dziwny zawód. Kiedyś w czasach szkolnych muzyka była po prostu naszym hobby. Z Aero poznaliśmy się, kiedy miałem 10 lat. Wtedy założyliśmy nasz pierwszy zespół. Ja grałem na perkusji, a on już wtedy grał na basie. Mieliśmy po 10 lat i szkolną kapelę, w której graliśmy przeboje status quo i klasyczne fińskie kawałki. To, co zaczęło się jako hobby, z czasem stało się naszym zawodem. Gramy razem w Derasmus już od 18 lat. To ponad połowa naszego życia. To wspaniała rzecz, panować nad własnym życiem. Poza tym wszystko zależy od nas. Jeśli nie będziemy pisać dobrych utworów i grać dobrych koncertów, to będzie koniec.